Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dema, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3 i drugi odcinek z Nordmaru. Ostatnio wyczyściliśmy grobowiec Einara, jeśli on się nazywał Einar, tak, Einar. I teraz musimy udać się do klanu Wilka, gdzie czekać na nas będzie pewien nasz kompan z poprzedniego odcinka, tak sobie to nazwijmy. Na dole już namierzyłem czarne gobliny. Dlaczego te gobliny... Jezu, gobliński szaman? To coś takiego w ogóle istnieje? Nie sądziłem. Jak zauważyliście, zmieniłem też hełm. To już w ostatnim odcinku można było nawet zaobserwować. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że ten hełm ma o 5 lepsze ochronę. Zapewnia nam o 5 punktów lepszą od obrażeń fizycznych i od ostrzy. Znaczy od... Zaraz wam pokażę. Coś zakręciłem. Czekajcie, ten hełm ma tak... od uderzeń i od ostrzy. A ten ma tylko 10 o uderzeń i od ostrzy. Ten hełm paladyna, aczkolwiek paladyna ma jeszcze właściwość taką, że nas chroni od magii. To wszelakie, bo od ognia, od energii i też od lodu. Dlatego na przykład na takiego szamana goblińskiego on by był bardzo, bardzo fajny taki hełm. Dlatego będę oczywiście zmieniać. Jeśli będę walczyć z jakimiś szamanami, z jakimiś magami, to będę zmieniać hełm na ten paladyna. Jak tak będę chodzić, to po prostu będę chodzić w tym z rogami. Co mam teraz? Co mam tutaj wypadło? Zwyczajny miecz i nic innego. Ale widzę tutaj dwie żyły złota. No to sobie oczywiście to wykopiemy. Mogę zrobić save'a? Mogę. Fajnie. Nogę mi wcięło w tekstury. Abym się zdziwił, jakbym zrobił save'a w momencie, kiedy wypadam poza tekstury. To nawet chyba żadne cheaty by nie pomogły, bo czasami można zrobić save'a w tak bardzo niefortunnym momencie, że nic nie pomoże. Pozwólcie, że sobie tylko na wilcze gardło, bo odcinki nagram pod rząd. Okej. W ogóle dlaczego... właśnie, dlaczego mam pięści? Dlaczego moja tarcza i miecz się odznaczyły, to tego nie rozumiem. W Nordmarze lepiej chodzić z wyciągniętą bronią cały czas, albo być w gotowości. Czy ja w ogóle idę dobrze? Tak, tutaj będę musiał skręcić zaraz i dojdziemy, myślę, do tego klanu Wilka. Jezus Maria! Fuck. Tego się nie spodziewałem. Nawet nie mogę inwentory włożyć, a one mogą mnie uderzyć chyba. Lodowy golem. I właśnie w takiej sytuacji ubieram ten hełm. Może mam jakiś pierścień, który zapewnia mi, nie wiem, ochronę od lodu, co? To by było świetne. O, jest, na lód. Dobra. W sumie mogę być nawet dwa pierścienie. Super. Demo w 40, tam chyba 6 odcinku zauważył, że można mieć dwa pierścienie w Gothiku. Typowe dla mnie. Dobra, w takim razie załóżmy ten pierścień, później go sobie zmienię na ten, co daje nam życie. Jeszcze jedna mikstura. Golemy są strasznie niebezpieczne. Bardzo szybko atakują. Zróbmy zapis sobie i przejdźmy do ofensywy. Tu jest jeszcze gorzej. Ostatnio walczyliśmy z golemami kamiennymi i to było w jaskini. Tu jest dużo gorzej, dlatego że walczymy nie tylko że z silniejszą jakąś ich odmianą, ale też dlatego, że walczymy z nimi na otwartym terenie. Mają tutaj bardzo dużo przestrzeni do ucieczki. Tak, będę go bić, bo mimo że obrażenia są mniejsze, to go ciągle trafiam i bardzo szybko poprowadzą ciosy. Ale się wkurza, ale się piekli. Serce lodowego golema. Ciekawe jak to odróżnić od kawałka lodu. I tutaj pewnie to samo, dobra. No to teraz mogę już zmienić w takim razie to wszystko na ten... na ten pierścień. Chociaż ten ochrona przed uderzeniami i przed ostrzami też nam daje. Daje nam takie bonusy. Dobra, to ten pierścień będę nosić. Kurde, fajny, fajny. A ten daje nam 50 punktów energii życiowej, więc to nam starczy. Okej, czyli mamy dużo lepszy pancerz. I właściwie jakby tak nie patrzy, ten pierścień nam zapewnia i tak już lepszą ochronę niż jakbym miał ten hełm bez tego pierścienia, więc będę chodzić w tym, bo on daje nam dodatkowy bonus, a przy okazji nie będę musiał co chwilę zmieniać mojego ekwipunku. Naprawdę nie lubię się tak przełączać co chwilę na danego przeciwnika z ekwipunkiem, nie chcę się tak bawić, nie lubię tego. Wolę jak najmniej się przełączać, wolę jak najwięcej grać, jak najmniej tutaj kombinować. Dobra, zajmijmy się tym rozpruwaczem.
No, w takim tempie, to ci powiem tak między nami, że chyba do mnie nawet nie dojdziesz. No właśnie, tak myślałem, że to się skończy dla ciebie. Okej, tutaj tak zauważyłem, że ten komar cały czas mi lata, myślałem, że go zabiłem. Chyba jednak nie trafiłem. To jeszcze z ostatniego odcinka nam lata. Dobra, tym tutaj dwoma się... Trzema się zajmiemy! O Jezus Maria, to jest strasznie niebezpieczne. Ostatnio nawet mówiłem, że z jednym to mam problemy, a jak dwa, to już nie dam sobie rady chyba. A to nam trzy wyskakują, super, nie? Ale dobra, jakoś idzie, dlatego że nie atakują mnie po prostu. Tego komara, jak jeszcze raz tak blisko przeleci, to go chyba zjem. Ale dobra, nie skupiałem się na tym... tutaj krwiopijcy w realnym świecie, tylko skupmy się na szablo zębnych. Dobra. Tutaj widzę, że mam jeszcze jakąś żyłę do wykopania w Nordmarze. Tego jest bardzo, bardzo dużo, ponieważ jest tutaj dominuje krajobraz górzysty oczywiście. Zrobię sobie zapis tylko. Dobra, świetnie. Tak się zastanawiam, czy właśnie do tego klanu wilka bym mógł dojść w jakiś inny sposób. No i znowu mi się wszystko zaznaczyło, to wszystko przez ten cholerny kill-off. Zobaczcie, to wszystko wina kill-offa. Czy do tego klanu wilka, tak się zastanawiałem, czy bym mógł dojść sobie w normalny sposób. Normalny, to znaczy tutaj po prostu wejść po tą górę, czy muszę tak za każdym, będę musiał za każdym razem tak naokoło chodzić, tego nie wiem. W ogóle też zastanawiam się po prostu, gdzie znajdziemy teleport do klanu wilka. Tu mamy ogry, chyba tylko dwa, zajmiemy się nimi, bo to jest źródło bardzo, bardzo dobre źródło doświadczenia, źródło dosyć rzadkie, muszę przyznać. Mamy bizony, zaraz się nimi też zajmiemy, duże stado widzę nam się trafiło znowu. No, ja jeśli bym trafił na takie stado nosorożców, to bym się zastanowił kilka razy, czy je atakować, ale bizony można. Ty no ogrze, to co taki szybki jesteś, jak uciekasz, co? Chodź tutaj, chodź, 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 nie spamuj, nie spamuj, nie spamuj. Spokojnie, jeszcze jeden strzał i będzie po wszystkim, dobra. Szybko! Bez zi! Jezus Maria. Tak, tak, bij mnie, no. Ja sobie się leczę, bo rzekł ona. Czy one mnie atakują, czy jego? Proszę powiedzcie, że jego. Będzie komiczne, jeśli jego. Tak! Zobaczcie, bizony, zabiję ogra. Takie rzeczy tylko u mnie. A może to on wszystkie wybije, co? Zobaczymy, czy expo dostanie, jeśli by kogoś zabił. No, to co? Popcorn? I popatrzmy sobie. No ja popcorn, to się zadowolę mięsem. Patrzcie, zabiły go. Ale jaja. On mi trochę je tutaj uszkodził, znaczy zranił. Dzięki czemu będę miał łatwiej z wybiciem ich. Niestety doświadczenia z tego ogry nie dostałem, ale loot będzie. A z tymi sobie dzięki temu szybko poradziłem. Więc myślę, że to się tak opłacało w takim ostatecznym rozrachunku. Zobaczmy, co z niego wypadło. Tylko wino. Nie wiedziałem, że ogry gustują w winie ludzkim. No ale okej. Dobra, wilki. Bardzo agresywne są tutaj. Słyszałem człowieka. Czy to już jest jakiś klan? Być może, zobaczmy. To jest klan Młota. Jezu, jakie tutaj są... Te klany są wszystkie bardzo blisko siebie położone, strasznie blisko. Ale chodźmy do tego klanu Wilka, bo tam się mieliśmy najpierw kierować. Do tego klanu Młota tutaj sobie zaraz dojdziemy. Znaczy zaraz, pewnie w następnym filmie. Słyszę wilki. Słyszę was. No, dużo tutaj jest ich, ale zaryzykuję. Aczkolwiek najpierw sobie wstrzymi jelenia. I teraz wilki. Jezu, aż 5! O Boże, to się dla mnie bardzo źle skończy. Ja już to czuję. Naprawdę, zobaczycie zresztą sami. Na pewno umrę. O Jezu! Epic, energia życiowa poziom 2, albo nawet i mniej, nie wiem ile miałem. O mój Boże, niesamowite. Boże, komar jeszcze mi wleciał. Świetny, no po prostu szok. Nie wierzę w to.
Dobra, wracamy do poprzedniego stanu gry. W hardkorowym momencie już zaatakowałem te wilki. Gra mi skraszowała jakby coś, po prostu. Jezus Maria, jak ja to przeżyłem? Znowu ta sama sytuacja, znowu dwa punkty zdrowia. Ten pierścień, który używam, znowu ocalił mi dupę. Naprawdę. O Boże. Dobra, może być tylko jeden jak coś. Ja mam takie szczęście czasami w tej grze, że to jest szok. Ja mam zazwyczaj pecha, nie takie szczęście, no. Jezu, do ściany mnie docisnęły i zaspamowały mnie. O, teraz mnie zjedzcie, no jedzcie mnie, szybciej. Jeśli zrobiłem save'a przed zaatakowaniem tych wilków, to je oleję i przejdę dalej, naprawdę. Bo dla... One by dały mi chyba 600 punktów, nie? Expa. No. Dla około tysiaka expa nie będę się narażać i tracić tyle czasu. Naprawdę, nie warto. Wolę zabić jednego potężniejszego przeciwnika niż takim, będziemy się tutaj bawić tyle. Dobra, uciekają mi jelenie. Super, teraz spieprzyłem to. Wow! Tego się naprawdę nie spodziewałem, że go trafię. Dobra, dałem mi tą strzałę, idźmy szybko, bo zaraz się ściemni, to już w ogóle będzie masakra w tym Nordmarze. O, super, teraz sado mi tutaj dali jeszcze. Nosorożców dla odmiany. Dziękuję bardzo. Przebiegnę, nie będę się z nim nawet zaczynać. Chociaż widzę, że tu może być jakiś quest z tym związany. Z tymi goblinami przynajmniej. Że mamy takie obozowisko, być może ludzi tutaj wybili stąd. Nie wiem, wybili, oni się boją tutaj wrócić czy coś, jeszcze tyle krwi tam mamy. Na pewno tu jest związany z tym jakiś quest. Zajączek. I nie ma zajączka. Jezu. Jezu. Nie wiem, kogo biję nawet. No i koniec. Nienawidzę nosorożców. Gardzę nimi. Serio, nienawidzę tego. Co za stwór na tym zdjęciu? To nie jest demon. Już niedługo pustynia. Warant. Morasul i inne tego typu atrakcje. Nie mogę się doczekać. Ten miał w dupie to, że zastrzeliłem jelenia, który szedł obok niego. W ogóle się nie przestraszył. Teraz zrobię sobie zapis i zeskoczę tutaj z tego może wzniesienia tam na dół. Nie wiem, one i tak mnie pewnie zauważą. LOL? Tutaj też macie jakieś, kurde, obozowisko swoje? To może jednak nie jestem związany jakiś quest, tylko po prostu te gobliny już się tak bardzo rozwinęły, że skoro mam nawet szamana, to może potrafię się nawet osiedlać. To ma sens nawet. Ty spamerze! Okropny. To już są zwyczajne gobliny, to już nie powinno być problemu. Ty, ja się palę! Ja się palę! Szybko! Szybko się zorientowałem. Jak mi zostało 10 z życia gdzieś. Pij to bez i nie marudź. No. Wszystko poproszę, wszystkie przedmioty. Oprócz tych pałek, które są warte groszaki. I może sobie coś przygotuję, co? Co to jest w ogóle? Nie wiem. Wow, dużo mięsa. Prawie 200 już mam. Super, ale co to jest? Nie mam pojęcia. Patelnia w teksturach? Ja, patelnia. O, grzyliść i... Ja tędy bym doszedł nigdzie. Znaczy, mam bardzo dużo do klasztoru jakiegoś czy coś. Więc to olejemy sobie i... Chodźmy do tego klanu wilka może w końcu, co? To by mi dobrze zrobiło, jakbym wreszcie tam doszedł. Zginę. Nawet tak dużo życia nie straciłem, jak mi się mogło wydawać. Czy tutaj mamy jakieś zagrożenie? Nie bardzo. O, tutaj coś kogoś przyciągnęło i zeżarło. Może to nawet te cholerne nosorożce, może to oni nawet chodzi w tym queście, bo się nie poruszają, a stada się przeważnie ruszają, tylko tutaj stacjonują sobie. W drugą stronę, jak najdalej od nich. I tak już mnie pewnie zauważyły.
No, bardzo blisko są, ale mnie nie widzą. Chodź. No i co on tutaj wyprawia? No powiedzcie mi. No. No. Wyczekałem przeciwnika i go dobiłem. Świetnie. Tak. To może jednak zajmiemy się tymi nosorożcami, bo to mi spokojnie da. Tylko wiecie co? Skoro one jeszcze mnie nie chcą zamordować, to ja zaryzykuję czarem. No, potęga. Naprawdę, myślałem, że zabiję kilka. A tutaj tylko jednego zraniłem trochę. A zobaczcie, co one mi robią. O Boże, Boże. Ciekawe, czy jakbym użył czar, że przywołuje zwierzęta z okolicy, czy te nosorożce by mi były posłuszne przez pewien okres czasu. Jest to wysoce prawdopodobne. Dodatkowo też zastanawiam się to, czy jak się zmieni na przykład w cieniu stwora, czy coś takiego, to czy... jeśli umrę, to czy Bezi też umiera? Chyba tak to jest. No, ja bym zrobił, że jak się umiera, to się wraca do formy człowieka. No ale okej. Gień. Szybko go zabić muszę. Dobra. Jeden padł. Włochacz. Zostało jeszcze bardzo dużo. Nie zdążę nawet odskoczyć pewnie. Chociaż jednak zdążyłem. Dobra, zróbmy może zapis, bo jest jakiś tam postęp. Nie podstęp, chociaż podstęp muszę jakiś tutaj opracować szybko, żeby jej zabić. Nie płacz. Nie weźmiesz mnie na litość. Musisz zginąć. Dobra, dwa padły. Jezu. Mają bardzo mało życia. Ale zostały dwa. Ja to spieprzę, mówię wam. Zobaczycie. Ja to spieprzę. Bezdzić, uciekaj do cholery! Bo ci coś pogryzie zaraz. Dobra. To one są już moje. Jestem pewien. No, nad jednym ciosem. Dwa zabiłem. Świetnie. Szybko sobie tego zdobędę przedmioty z nich i możemy lecieć dalej. Muszę mieć na uwadze to, że ten odcinek już nagrywałem z 15 minut. Ale mi wykraszowało. Więc muszę trochę sobie tutaj policzyć. Okej. Ostatni zajączek. Zawsze 50 expa. Czyli tyle co za wilka w pierwszym. No, jak wolicie zdobywać 50 punktów doświadczenia? Zabijając wilka w Mertanie czy dwa zajączki? Co my tutaj mamy? A, rudę. Magiczną chyba nawet. Dosyć rzadka, więc sobie oczywiście wykopię. Żyła rudy. Magicznej. Sądzę po kolorze przynajmniej. Dwa razy ruda, super. Zajączek żywy. Już nie żywy. Kolejny zajączek. Jezu, ile tutaj was jest? Naprawdę aż tak dużo? Z 200-300 expo mi wpadło za takie same zajączki, które są strasznie pasywne. Dobra. I trochę mięska też mam, dzięki temu. Więc żeby nie było. To jest ważne. Klan wilka. Nie no, tam jest klan wilka. Tam u góry. No, tam jest klan wilka. Dobra, te szablozęby może nawet sobie ustrzelimy. Czemu by nie? Wydaje mi się, że w tym Nordmarze bardzo, bardzo dużo czasu spędzimy. Chociaż na pewno nie tyle co w Myrtanie, bo Myrtana jest największa. Chociaż to może tylko takie pozory, że Nordmar jest niby taki mały, a tutaj i tak się najdłużej siedzi. Przez to, że jest tyle stworów i tak dalej. Bezi, wyciągaj tarczę. Wiem, że ci... Dobra, nie jest ci potrzebna, więc nie chcę się jej używać. Okej, okay, rozumiem to. Wolisz po prostu walczyć i się na tym skupić. Okej. Okay. No. Przez ten ślizg bym jeszcze zginął. O, ale się nawinął. Nieprzyjemnie dla niego. Dla mnie super. Prawie się nadział. Nie ma co się bawić, bo zaraz mnie kurde. Chociaż może. Nie, on jest za szybki. Ale na to nie jest za szybki. Na to nic nie jest za szybkie. Dobra, świetnie. I chodźmy w końcu do tego klanu wilka, bo chcę w tym odcinku dojść. Ja nie chcę, żeby to była kolejna Myrtana. Montera. O.
Czy my ja tutaj, czy tu mamy jakiś grób? Przepraszam bardzo. To wygląda mi na jakiś grób. Jeszcze mamy jakieś kurcze tutaj topory. To na pewno jest jakiś grób. Topór bojowy. Topór bojowy i kamienna pokrzywa. Lol. Złoty samorodek, moneta, kosztowności. I jakiś trunek z grobu wyciągnąłem. Tego bym nie pił. Ale można komuś zawsze opchnąć. Skąd masz tą wódę? Nie pytaj, mam swoje źródło. Jezus Maria, trolla prawie postrzeliłem. Chociaż właściwie to jest zwyczajny troll, jak każdy inny. Już z trollami się bawiliśmy. Z tymi większymi, mniejszymi, silniejszymi i słabszymi. Ten jest tylko ten słabszy. To nie jest śnieżny troll. Śnieżne trolle mogą być całkiem silne. Chociaż z tym też nigdy nic wiadomo, bo zależy wszystko od tego, czy troll jest taki, który będzie się opierać, czy będzie się poddawał naszym ciosom. Ten akurat się poddaje i zobaczcie, nic mi nie zrobił. Dobra. Prawie. Chociaż są takie trolle, które... Żeby zabić, to trzeba się naprawdę wysilić straszliwie. Co to jest? Klan Wilka. No, po raz kolejny mi sugerują, że ja mam tam iść. Jest tylko taka zmyła chyba, co? Czy może nie? Czy ja tędy nie przejdę? Serio? Jakby ten znacznik nie był taki gigantyczny, bo bym mógł mapę sobie przybliżyć, to bym wiedział, czy dobrze lezę w tym momencie. Ale chyba idę źle. Chyba serio jednak dobrze mnie to prowadziło. Już mnie zaczyna wkurzać ta lokacja. Znaczy lokacja. Oczywiście mam tutaj na myśli... No. Nordmar. Uciekło mi słówko. Chociaż to jest po drugiej stronie do cholery. No i tam trzeba wejść. Nie, dobra. To trzeba tędy przejść. Na 100%. No, na 100% tędy przejdę. Jakoś. Jakoś to będzie. Znaczy, tam nie chcę spaść. W ogóle coś mnie zaraziło. Czekajcie, uleczmy się, bo będę dłużej iść przez to. Choroba... O, to jest to. Uff. Oj, fail. Chciałem fajne przybliżenie zrobić. Zastanawiam się teraz tylko, w jaki sposób się przedostać na drugą stronę, bo ten wąwóz mnie tutaj trochę przyblokował. Kolejne gobliny. Mam nadzieję, że też szamana nie będzie. Nie ma szamana. Jest szaman, ale swojego trafił. Chodź tutaj, czarny goblinie. No super, zobaczcie, jakie obrażenie mi ten szaman robi. Jezus Maria! Gobliny mnie zabiły. Nie widzieliście tego. Ja to wytnę. Nie no, pokażę wam to, ale... Ej, zjadły mnie gobliny. Wstyd. Po prostu wstyd. Z tego się naprawdę nie spodziewałem, że mnie gobliny zabiją. Wiecie co? Wydaje mi się, że mogę sobie na to... Z tego... Ten wąwóz przeskoczyć. Wejdę na wysoki punkt i przeskoczę po prostu. No może tam zaraz ta szlina się zwęży i będzie można przejść normalnie. Bez kombinacji. Może. Jest tylko spekulacja. O to mi właśnie chodziło, tylko że teraz w złym momencie zrobiłem. Czemu ja robię jakiś dźwięk taki dziwny, taki nie wiem. Będziemy musieli w końcu do tego klanu ognia też dojść, ale patrzę na dystans. Skoro ja coś takiego właściwie pokonuję przez dwa odcinki, to się boję, ile tam będę iść. Naprawdę się boję. Ciekawe, co z taką Nordmaru? Czy mamy po prostu niewidzianą ścianę, czy mamy jakieś góry wielkie? Bo tutaj patrząc na te rysunki, bo to jest w ogóle mapka... kopczykowe, to są... Więc... Nie widzę, że tutaj były jakieś góry. Zresztą metoda kopczykowa nie jest jakoś za bardzo dokładna. To jest właściwie taka bardziej poglądowa, no ale... Jakoś się sprawdzi. A, przebiegnę sobie, przeskoczę sobie tutaj i mamy nawet jakiś ludzi. To są chyba gońcy leśni albo druidzi. Nie wiem, zobaczymy. Porozmawiamy sobie z nimi. Jeśli są druidzi albo gońcy leśni, no to was zabije. A jakby inaczej. A może to jest po prostu już klan wilka, co? Zobaczymy. Korwin. Jak leci? Martwią mnie te ślady, które znaleźliśmy. Co to za ślady? Szablozęby. I to najwyraźniej spore. Wybierasz się do wioski? Posłałem po Borgira, ale się nie zjawił. Ktoś musi się zająć tymi bestiami. Zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Nie obchodzi mnie, kto je zabije. Chcę tylko, żebyśmy wreszcie mogli wrócić do pracy. Gdzie znalazłeś te ślady?
Na tamtym wzgórzu, niedaleko od naszego obozu. Uważaj, dorosły szabloząb to nie do... No dobra, to już wiemy. Nie będziemy na razie ryzykować, tylko zobaczyć, czy z kimś tutaj możemy jeszcze porozmawiać. To są dwa lesami i z nikim więcej tutaj nie mamy do rozmowy. Na tamtym wzgórzu, ciekawe co miał na myśli, bo tu jest trochę dużo takich. Gdzie one są? Tutaj, czy może jednak tam na lewo bardziej? To żyje? Włochaty bizon. A, żyje, żyje. Niedługo. Tu gobliny obok nich, a ci na jakieś kurde szablozęby narzekałem. To te bizony zarażałem do cholery? Nie, to nie bizonki, to jednak nie są bizony, przepraszam, to nie wasza wina. To chyba mnie zaraziły te szablozęby w takim razie. No, padajcie szybko. Strasznie dużo, o Jezu, ogry. No, tu jest szablozęb, dobra. Chodź, chodź, chodź. To jeszcze duży. Właściwie się niczym chyba nie różni. Może tylko liczbą punktów zdrowia. Chyba jedynie tylko tym może się różnić od tamtych słabszych. Znaczy słabszych, od tych zwyczajnych. Ale też jakoś rozmiarem się nie różni, tylko nazwa. Ma wprowadzony człon duży. Dobra, zaraz spadnie, mam nadzieję, że mi nie spadnie. Szybko, szybko, dobra, złapałem. No to może spadać. Ja się zajmę jeszcze tylko tym ogrem w towarzystwie goblinów. Czy tam nie ma jakiegoś szamana, tylko się rozejrzyjmy. Czekajcie, zrobię sobie zapis może. Goblin mnie widzi? Jasne, że tak. O, wszyscy mnie widzą. Wiecie co? Ogr i kilka czarnych goblinów, to lepiej mieć full HP. I może jeszcze sobie many zregeneruję. Dobra. Znaczy mamy nie dlatego, że chcę tutaj z nimi walczyć magią. Jezus Maria, jaki cholerny goblin. Chodźmy na tego ogra, jest on ode mnie położony troszeczkę wyżej na tym wzgórzu, dlatego powinien zginąć. Chociaż patrząc na to, co ja z sobą reprezentuję teraz podczas tej walki, no chyba ja zaraz pierwszy zginę, ale ja mam takie szczęście w tych odcinkach i w tym Nordmarze, że to szok. No, 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 no. Padaj! Świetnie. Muszę się w końcu posprzedać przedmioty, bo trochę mi się ich już tutaj nagromadziło. Gdzie jest ten goblin? Bo widziałem, że tutaj był jeden. Jezus, jak ja nienawidzę tych stworów. Tutaj jest tchórz. Chodź tutaj! Chodź, 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 nie uciekaj. No, ale go w łeb trafiłem. Bezpośrednie trafienie, idealne. Dobra, w takim razie oddajemy tego questa i myślę, że będziemy powoli już kończyć. Bo to cięcie robiłem, już widzę, że 18 minut, wtedy chyba 15 to trwało około, no ale mogę się mylić, zobaczymy. Najwyżej odcinek będzie trochę dłuższy albo krótszy. Aj, skręcił w ostatniej chwili. Jakiś z tych drwali bym mógł tego jelenia zabić. Ale miał fuksa. Dobra, niech sobie żyje. Jak jest taki zwinny, niech sobie żyje, poradzi sobie. Wiecie, tego tak sprawdzałem, czy sobie da radę w tym klimacie. Zabiłem mnie. Zabiłem szablozęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje, kiedy nie trzeba cały czas oglądać się za siebie. Znaczy, w Nordmarze chyba cały czas trzeba. Otrzymasz od niego nagrodę. Okej, okay, świetnie. Zaryzykuję jeszcze tylko, żeby cię okraść. No i się udało. Nie byłeś jakiś zamożny, ale trochę zawsze miałeś pieniążków. Dobra, wiecie co, ja będę kończył ten materiał. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zachęcam do oceny tego filmu, komentowania, oceniania i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć!